Cześć kochani, witajcie w pierwszym odcinku Friends Challenge. Bardzo mi miło, że może to wyzwanie zagościć na moim kanale, bo ja jako fanka tego serialu jestem po prostu zachwycona pomysłem, jaki ktoś miał, żeby taki challenge stworzyć. Dlatego jeśli jesteście fanami, zapraszam, jeśli nie jesteście fanami, jeszcze bardziej zapraszam, tym bardziej do oglądania serialu, bo jest świetny, mimo tego, że ma już 25 lat, to jednak bawi cały czas tak samo, więc... Znacie, więc na pewno wiecie, że jest super. Nie znacie, to musicie poznać to, jaki on jest świetny. I dzisiaj będziemy wypełniać już pierwsze cele, które mamy na liście. Zajmiemy się dzisiaj głównie Rossem, ponieważ kiedy zaczyna się cały serial, tak naprawdę główne dwie sprawy, które są, to jest Rachel i to jest Ross. Rachel poznajemy w momencie, kiedy ucieka sprzed ołtarza, właściwie i wbiega w sukni ślubnej do kawiarni, do Central Perku i poznaje całą grupkę. Ona wcześniej znała Monikę ze szkoły i po prostu zaprzyjaźnia się z nimi, a Ross ma żonę, moi drodzy. Ross jest żonaty z Carol i ta historia z Carol dzisiaj tak naprawdę będzie się mniej więcej rozgrywała, dlatego dzisiejszym celem będzie Ross i jego żona Carol. Oprócz Rossa zajmiemy się oczywiście również resztą. Między innymi znajdziemy im pracę, takie rzeczy, ponieważ kiedy ich poznajemy, większość ma pracę, oprócz Rachel, ponieważ ona jest taką typową córeczką rodziców, rozpieszczona materialistka, po prostu nie zna się kompletnie na pracy, nie potrafi nic za bardzo robić, ale po jakimś czasie znajduje pracę w kawiarni, dlatego tą kawiarnią się zajmiemy. Słuchajcie, my mieszkamy w takim wielkim domu i będą ogromne rachunki na pewno, dlatego jakoś to rozwiążemy. No bo mówię, ogromny jest ten dom, tutaj w środku była kawiarnia, ale kawiarnia musi być osobno, no nie mogą mieć kawiarni w domu, bo to byłoby bez sensu, dlatego tu będzie po prostu pusto, a my będziemy głównie spędzać czas tutaj na piętrze. Przypominam, dom jest autorstwa Frau Engel z bloga frauengelblogspot.com. Dawałam link, oczywiście linki, aha, zapomniałam. Wszystkie linki będą w opisie, te, które są potrzebne do domu. I tak, tu jest mieszkanie dziewczyn. Wy mogliście zobaczyć wszelkie rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane w tym mieszkaniu już na odcinku prowadzającym. Tam były wszystkie zdjęcia tak mniej więcej porobione. To mieszkanie, uwierzcie mi, wygląda praktycznie identycznie, które jak jest w serialu, więc jestem zachwycona tym, jak to jest zrobione. Będą sobie tutaj mieszkały dziewczyny. To jest apartament Moniki i Rachel. To jest sypialnia Rachel. To jest sypialnia Moniki. I po drugiej stronie jest apartament Joey'ego i Chandlera. Tu te fotele i w ogóle ten pies, tym psem też jest historia. I oni mieszkają tutaj w takim mieszkaniu. Tu jest sypialnia Joey'ego. Joey ma tutaj swoją sypialnię ma Chandler. A do góry są jeszcze dwa mieszkania, które są tak bardzo, wiecie, po macoszemu potraktowane, bo ja tylko dopasowałam do tego, co było do góry, czyli tutaj drugie, znaczy te kolejne mieszkanie Rossa, które miał. Tak naprawdę tutaj nie będziemy za bardzo spędzać czasu, tak samo nie będziemy spędzać czasu w aspiracji, Jezus, co ja mówię, w inspiracji mieszkania Phoebe. Tak, ona tutaj miała taką swoją, wiecie, takie swoje mieszkanko. Tutaj do góry, żeby nie było pusto, postawiłam im tylko coś takiego, ale mówię, na górę raczej nie będziemy za bardzo wchodzić, będziemy wszystko tutaj, nasze życie będzie toczyło się głównie w tych tutaj dwóch mieszkaniach. I tak, Carol, to jest Carol. O, tutaj siedzi gdzieś w jakimś korytarzu. Carol. Carol, jak mówiłam, jest żoną Rossa. I dzisiaj wydarzy się cała drama. Gdzieś powinna być jeszcze jej koleżanka. To jest jej koleżanka Susan. I chciałabym, żeby najpierw Ross przyszedł tutaj do mieszkania. Oni muszą sobie poważnie porozmawiać. A w międzyczasie, jak oni będą szli, a te włosy na pewno będą się bagować, więc wiem, tryb laptopa i tak dalej. Nie mam trybu laptopa, mam wysokie ustawienia, ale mimo wszystko te włosy tak będą się robić, dlatego jak będą mnie wkurzać, to je po prostu zmienię. I tyle. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. I chciałabym, żeby Joey podjął sobie karierę, tylko nie wiem, czy on będzie mógł już aktorską, bo on w sumie głównie na początku grał w jakichś tam
dziwnych reklamach. To nie są drzwi wejściowe, Susan. O, przepraszam. To są drzwi wejściowe. Dlaczego ona puka tutaj? Tu są w ogóle drzwi zablokowane, tutaj nikt nie wejdzie. I niech tylko Monika ją przywita, żeby sobie tylko nie poszła. Ale nie możemy jej zaprosić do środka. Ale dobra, Joey znajdzie pracę. Monika też musi znaleźć jeszcze pracę. Aktor, jest aktor, ale nie wiem, czy dla niego kariera aktorska jest do końca. On myślę, żeby musiał sobie wybrać po prostu agencję, ale nie pamiętam, czy to tak można zrobić. Chyba nie, chyba coś pomyliłam. Ale gdzieś można się do agencji zgłosić, ale jak to było? Jeszcze raz, podejmij karierę, Monika podejmie karierę. Tak, Chandler też podejmie karierę, Phoebe, ona była masażystką, więc nie wiem w sumie, kogo ja jej mogę dać. Ona będzie grajkiem ulicznym w sumie, więc... Okej, okay, wszyscy teraz na szybko jeszcze kariera, czy ty jeszcze idziesz? O, on dopiero jeszcze idzie na samą górę, trochę będzie im to zajmowało czasu. Mamy Chandlera, Chandler idzie w biznes, tak naprawdę nikt nie wie, czym Chandler się zajmuje właściwie w pracy, my też nie będziemy wiedzieć w sumie. I będzie tak. I teraz Monika. Monika będzie oczywiście kuchmistrzynią. No w ogóle musi się nauczyć gotować. W sumie mogła mi dać jakieś takie już trochę kilka punktów dodatkowych, tak żeby oni mieli już na start. No Monika świetnie gotuje. Ale jeszcze tego nie umiem. Dobra, i on będzie aktorem. A, agencja, codziennie coś. Kurczę, teraz które? Tak, programy niskobudżetowe, tak, to jest dla Joe'ego najlepszy pomysł. Okej, okay, on powinien mieć Estelle jako swoją agentkę. I dobrze, wiecie co? Myślę, że mogą sobie rzucić wyzwanie z Joey'im. A dziewczyny mogą sobie na razie iść i po prostu... A, to jest cały jako telewizor, okej. Okay. Niech sobie pójdą oglądać jakiś film. Może być to. I niech idą z dziewczynami. O. I teraz, okej. Okay. Są tutaj nasi Simowie. I teraz co robi Karol? Aha, ona musi jeszcze zawołać. Dobrze, mamy tutaj Susan. Zrobiłam ją trochę kodem, żeby tutaj przyszło, ale to jest istotne. Chciałabym, żeby tutaj była. No i oni niestety... Potraktuj go o zięble, Karol, ale nie chcę, żebyście wychodzili z mieszkania. Rozmawiaj tutaj. Krytykuj techniki Barabara. Ale nie, chciałabym, żeby ona tutaj została. Tu, że niestety no, między nimi nic tutaj nie ma i po prostu chce się rozwieść. A to dlatego, że jest zakochana w kimś innym, więc chce spróbować szczęścia z miłością prawdziwą. I mamy pierwszy punkt już wypełniony tak naprawdę, czyli rozwód. Ma pierwszy rozwód za sobą. Ale nie chciałabym, żeby ona była smutna przecież. To nie powinna być smutna. A gdzie jest Karol? Gdzie poszła Karol? To jest ważne, żeby ona tutaj była. Karol! Ona już tutaj zaszła? Ojej, nie mogę teraz. W każdym razie Karol i reklama słonych mydlin jak najbardziej będzie jemu tutaj przydatna. Karol, chciałabym, żeby podeszła... No, tylko, że ona jest smutna. Ja nie chcę, żeby ona była smutna, bo to nie pasuje. Ona właśnie, no wiadomo, że jej było trochę przykro, ale ona tutaj jest w związku z Susan. Zakochane, one powinny być jej dziewczyną teraz. Susan i Karol były lesbijkami. Chodź tutaj podejdź. Dlaczego chłopacy nie poszli grać? Dlaczego dziewczyny nie poszły oglądać filmu? Monika przecież ogląda film. Oglądaj. I Rachel, ty też możesz oglądać.
Karol idzie. Boże, ta droga tutaj po prostu z dworu na piętra to będzie tak długi proces. Stracimy pół życia na to, żeby ich trochę, żeby ich gdzieś po prostu zaprowadzić. Ożywiona rozmowa. Dobrze, już nie idź. Już tutaj widzę, że Karol idzie. Susan idzie. Będę myliła ich imiona. Nie zaproś do wprowadzenia się. Chciałabym, żeby ona się wyprowadziła teraz z mieszkania stąd, bo ona zamieszkała potem razem z Susan, więc myślę, że one powinny zamieszkać. Susan mieszka chyba w jakimś domu, tak mi się wydaje. Nie dawałam jej do mieszkania, tylko do domu. Aha, i chciałam powiedzieć, że będę co jakiś czas zapisywała sobie co około 10 minut grę, bo tutaj jak mi coś się skraszuje, to będzie słabo, będzie mi bardzo przykro, dlatego wolę częściej zapisać i na pewno, żeby wszystko było lepiej, żebym straciła 10 minut gry niż cały odcinek. A nie, jednak ona mieszka po prostu w zwykłym mieszkaniu, w takim razie wprowadzimy ją tutaj. Okej. I teraz podzielimy rodziny. I wprowadzamy Karol do Susan. Karol się wyprowadziła, dlatego myślę, że z naszymi Simami możemy przejść do Central Perku. Oni wypiją sobie kawę i pogadają tak jak zawsze na kanapie. Tutaj w ogóle w tej kawiarni jest trochę zrobione tak na pałę, powiedzmy, bo to jest dokładnie ten sam budynek, w którym mamy mieszkanie, tylko jest ogołocone, żeby się nie zacinało. A na dole mamy Central Perk, czyli tak jak było. I żeby to mogło funkcjonować jako kawiarnia, musiałam postawić bar. W sensie ten taki, więc tu jest po prostu. Mamy obsługę, oni tutaj sobie zamówią kawę, a siedzieć będą oczywiście tutaj. Usiądźcie wszyscy razem dookoła. Chciałabym, żeby oni tak jakoś w miarę rozsądnie posiadali, średnio posiadali rozsądnie. Joey, usiądź tutaj na kanapie. Ross, niech usiądzie tutaj. I moment, moment. Ja wiem, że tak nie było, ale chciałabym, żeby tutaj posiadała też reszta. Usiądź i Monika też usiądź proszę tutaj. Ja wiem, że oni zawsze siedzieli tutaj tak dookoła, ale to są Simsy, mamy ograniczenia. Rosie, mój drogi, chodź usiądź sobie tutaj. I chciałabym, żeby porozmawiał ze wszystkimi. Narzekaj na problemy. O, narzekaj na życie uczuciowe, wyznaj tak naprawdę, co się stało, bo myślę, że na razie jeszcze nie wiedzą nasza paczka przyjaciół, co tak naprawdę się wydarzyło, że Ross... Czego ty tak tutaj siadasz? Dlaczego oni się tak przysiadają? Przecież dobrze było. I nie wiem, no dlaczego oni się tak przesiadają? Chandler, siadaj tutaj na kanapie. Dobra, siedź tutaj jak już chcesz, ale chodź tutaj, Joey. Dziewczyny siedzą dobrze. Tego niech siadają tutaj. Co to jest? Całkiem ładna simka. Wszyscy niech tutaj rozmawiają, bo nikt... Jeszcze nie zdaję sobie sprawy z tego wszystkiego, co tutaj się zadziało. Joey, ty myślę, że ty byś chciał kogoś już poznać, bo Joey to wiecie, to jest rasowy podrywacz. Tutaj nie ma w ogóle nawet dwóch zdań, co tutaj się tak naprawdę dzieje. I tu widziałam tą ładną simkę i chciałabym, żeby... On ją po prostu poznał swoim tekstem. How you doing? Kto to jest? Brittany Cho. Prawdziwa gwiazda. Chyba będę zmieniać im te fryzury, bo będzie mnie wkurzało, jak to się bardzo baguje. Mały się poznać. Chandlerowi chce się siku. No, pff, dzięki, Susan. Niech skorzysta.
A Monika może idź zamów sobie kawę na miejscu. Weź sobie na przykład latte. Ja wiem, że każdy miał swój gatunek kawy, ale nie będę już się nad tym rozdrabniać, to nie jest aż tak ważne. Właśnie, w międzyczasie takiego grania chciałabym Wam mniej więcej tak wprowadzać te postacie. Kto jest kim, co tam się działo, tak jak teraz powiedziałam, że Rachel była taką córeczką swoich rodziców, rozpieszczoną do granic możliwości, o Jezu, sorry, bogatą i tak dalej. I tak mniej więcej będziemy mówić sobie w odpowiednim czasie o każdym z bohaterów. Ross, jak mówiłam, on miał żonę Carol, która to związała się z dziewczyną, dlatego między innymi się między nimi nie układało już od jakiegoś czasu, bardzo narzekał, pytał się chłopaków, czy to jest normalne, że tak się między nimi dzieje. Między nimi, oczywiście między nim, a jego byłą już żoną. Okej, Joey tutaj podrywa cały czas, udaje mu się. Ale te włosy, nie, ja będę je zmieniać, ale nie teraz, tylko następnym razem, teraz już jakoś tam sobie przeżyjemy. Aha, i Rachel, ona jest tutaj pierwszy raz, powiedzmy, w tej kawiarni. I ona chciałaby dostać pracę tutaj. I chciałabym, żeby ona była baristką, dlatego znajdziemy jej teraz pracę jako barista. Zaprezentujcie mi tu opcje, co macie. Barista oczywiście. Tak. Jest baristką. Trochę wcześniej, o 5 rano, ale dobrze. W każdym razie, no tak, Rachel jako osoba, która nigdy nie pracowała, miała puste CV, ale przyjęli ją z dobrego serca do Central Perku i tam pracowała przez jakiś czas. Dlatego ten moment jej życia również uwieczniliśmy. Ryba? Skąd Phoebe miała rybę? Skorzystaj sobie, Rachel. Chandler, chodź sobie usiądź, bo ty siedzisz cały czas w tym kiblu. Ja mam w ogóle wyłączoną wolną wolę, z tego co pamiętam. A ty masz tę kawę? Zamówiłaś? Nie wiem, czy ona zamówiła w końcu tę kawę, czy nie zamówiła. Chyba zamówiła, sądząc po koncie. Mieliśmy 5000. Właśnie, dziewczyny, one mieszkały, ja już dokładnie nie pamiętam, ale to było jakieś mieszkanie związane z babcią Moniki. I one dosłownie płaciły za to mieszkanie grosze. Grosiki, więc myślę, że rachunki, bo będziemy płacić ogromne rachunki za samą wielkość domu, będą ogromne, ale my to jakoś tam sobie po prostu będziemy kodem sobie robić, tak żeby te rachunki, że będziemy płacić rachunki, ale potem na przykład będziemy sobie dodawać powiedzmy 60% tych zapłaconych rachunków, czy 70%, i myślę, że wtedy będzie jak najbardziej w porządku. Okej, okay, Ross w toalecie, Joey, a ty co? Towarzyska atmosfera, ty w ogóle, dlaczego ty gadasz z chłopem? Ty miałeś z kobietą gadać. Chyba, że chcesz im coś powiedzieć tutaj. Tak, Central Perk, tak wygląda tutaj z zewnątrz, jest doskonała naklejka właśnie. I tutaj przed tym lokalem też będą działy się pewne wydarzenia, między innymi z Phoebe. Ona tutaj będzie czasami nam brzdąkała na gitarze i zbierała napiwki, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast w przyszłych, powiedzmy, odcinkach gdzieś ta Phoebe będzie nam się kręcić. Szkoda, że tutaj jest tak właśnie z tą kawą, że to nie może być traktowane jako bar taki normalny. Chciałabym, żebyś zamówił sobie... Weź sobie cappuccino. Chandler, Joey. Co ty właściwie... Marianna. Okej, okay, Joey jest głodny, więc... Niech sobie zamówi jakąś... O, ciastko francuskie. Kasę na to ciastko na pewno da mu Chandler, bo Joey nigdy nie ma hajsu. Ross, ty nie gadaj z dziećmi. Siadaj. Chodź z tym ciastkiem i je zajadaj.
Monika, gdzie jesteś, Monika? Monika jest tutaj. Niech sobie usiądzie tutaj w takim razie. Chandler. Chodź. Podsiadł cię, widzisz, to siadaj tu. Phoebe się w ogóle nie ruszyła z miejsca, jej też się chce siku. Skorzystaj i zaraz idziemy do domu, bo nasi Simowie są głodni. Monika zrobi coś do jedzenia, mimo że na razie ma 0 punktów umiejętności gotowania, ale szybko się musi nauczyć, ona jest zdolną kucharką, więc jakoś to nadrobi. Pogadaj z Chandlerem. Ożywiona rozmowa. I tu też. Ross jest smutny, ale wiadomo, że będzie. Jeszcze trochę. No to siadaj na fotelu. Ta też jest ładna, tylko dorosła. On raczej woli chyba w swoim mniej więcej wieku, trochę młodsze. Phoebe też jest głodna. Ale dobra, zaraz się zbierzemy, niech tylko Joey zjadłeś już. To chodźmy w takim razie już do domu. Zapiszę i tam Monika zrobi coś do jedzenia i tak zawsze wszyscy stołują się u niej. W ogóle właśnie, jeszcze Ross nie ma pracy, a Ross jest paleontologiem. Jego drugim domem jest Muzeum Antropologii. Antropologii? Nie pamiętam teraz, ale w każdym razie on pracuje w muzeum, jest doktorem. I przydałaby mu się jakaś praca taka bardziej związana z nauką po prostu. Jej, ty jesteś... Nie, tam było brzydko po prostu w tym. Chodź tutaj, gotuj i zrób... Dobra, zrób tę fasolkę. A wszyscy niech tutaj... Okej, Joey idź do siebie do toalety. Chandler, chodź już tutaj sobie usiądź. Phoebe też możesz usiąść. Okej, co tutaj mamy? Ekolog, guru techniki, krytyk, malarz. Nie ma, szczerze mówiąc, nic, co pasowałoby do Rossa, więc ja na razie to zostawię. Powiedzcie mi, jaka kariera najbardziej pasowałaby do Rossa, który jest naukowcem, ale takim naukowcem, wiecie, historii powiedzmy, dinozaury i tak dalej. To jego najbardziej kręci, dlatego wiecie, jakie są tutaj zawody i który tak naprawdę zawód dla niego pasowałby najbardziej. Dajcie mi znać, na razie będzie bez pracy, ale coś wymyślimy razem. Okej, Phoebe, miałaś sobie usiąść, Chandler idzie, Rachel, chodź. No przecież... Ojej, ja kliknęłam mu, nie chciałam, żeby wybierał sobie karierę aktorską, to się musiałam pomylić. Chodź, usiądź. Okej, Monika idzie gotować, a wszyscy zmierzają tutaj do mieszkania już. Dziewczyn, kto to biegnie? Beata Mazur, jej, co się stało? Żona tak lata, jak wściekła. Mówię, jak już mówiłam we wprowadzeniu, Newcrest jest polecanym miastem, natomiast myślę, że tutaj jak najbardziej San Myshuno jest tym najlepszym wyborem, bo... No bo wiadomo, życie w mieście, gwar, zgiełk, hałas, samochody i tak dalej. W mieście na pewno jest to częściej spotykane. Dlaczego ty idziesz tutaj z jedzeniem? No ej, dajemy tu. I zawołaj na posiłek. Brakuje krzesła, tu powinien być ten większy stół. Potem najwyżej sobie wymienimy. I wszyscy się zmieszczą, bo tak zawsze było, że oni siedzieli wszyscy razem przy tym stole, tutaj, przy tym okrągłym. Ross też sobie weź. Nieszczęśliwa miłość, nieszczęśliwą miłością, ale jeść trzeba. Phoebe nie może tego zjeść, bo ona jest wegetarianką przecież. Czy ja jej ustawiłam tę cechę wegetarianka? Tak, ona jest wegetarianką, nie może zjeść fasolki. Tak, ja mu to nazywam fasolkę po bretońsku. No, bo to jest fasolka po bretońsku, bo mieliłam z gulaszem owocowym. Obozowym. W takim razie zjedz sobie na szybko może
Jedz groszek. Phoebe niestety, ale ona nie może jeść wszystkiego, co zrobi Monika, dlatego zje sobie teraz groszek, ale nie, nie idź tu. Chodź sobie usiąść w takim razie tutaj, usiądź, a to odłożymy do lodówki i to też odłożymy do lodówki. A ty, Monika, dlaczego idziesz, gdzie ty, nie, Jezus, czemu ona idzie tam na górę? Nie, 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 tu chodź umyj. Matko Boga, ona, dlaczego, aha, co to ma być? Oni tak naprawdę wszyscy mogliby już iść spać, bo jest już po północy, oni jutro mają jeszcze wyjście do pracy, ale jeszcze niech sobie zagrają z Chandlerem w piłkarzyki. Phoebe, zjadłaś ten groszek? Czy zjadłaś, ale chyba się nie najadłaś. To zjedz coś jeszcze na szybko, jedz owsiankę. Trzeba będzie też robić czasami jedzenie pod kątem Phoebe. Dlaczego? Aha, bo on idzie do zmywarki. No kurde. Ale bez sensu, że oni tutaj będą łazić. Ja może zablokuję, że tutaj wstęp będzie miał tylko na razie Ross. Zablokuj dla określonego Sima. Będzie miał tutaj tylko wstęp Ross. Bo to jest jego mieszkanie i myślę, że najlepiej będzie, jak on tutaj będzie się tam rządził, będzie, jak jeśli będziemy mieli go odwiedzić w jego mieszkaniu, to wtedy odblokujemy te drzwi. Dlatego Ross może iść do siebie, do sypialni już spać. Phoebe jest nadal głodna, ona je tutaj owsiankę. Niech sobie zje jeszcze na sam koniec. W ogóle tania lodówka jej się nie podoba. To jest tania lodówka, najwyżej będziemy zmieniać na nieco droższe. Jak zje, to również pójdzie spać. Ona ma swoją sypialnię tutaj. I Rachel również, ona wstaje przecież z samego rana. W ogóle mało ma towarzystwa. Bardzo proszę spać. Mam nadzieję, że wejdziesz, że te misie nie będą ci tutaj przeszkadzać. Zaraz zobaczymy. Okej. Nasi chłopcy jeszcze grają, ale potem Joey do spania. Chandler też do spania. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Takie pierwsze rzeczy, które już robimy. Już mam plan na następne odcinki, co mniej więcej będziemy robić. Przede wszystkim musimy nauczyć grać Phoebe na gitarze. Ze trzy takie punkty myślę, że jej wystarczą. Monika musi trochę pogotować. Chandler musi poznać pewną Simkę. No i będziemy między innymi skupiać się właśnie na tych rzeczach, Joey oczywiście, te jego przesłuchania i tak dalej, jeśli coś będzie miał do roboty, i poznawanie dziewczyn, czyli to są takie najbliższe rzeczy, które mamy w planach tak naprawdę dla naszych Simów. Więc słuchajcie, ja dziękuję Wam za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że spodobało Wam się, że będziecie tego oglądać i że to się rozkręci w miarę. Oczywiście początki zawsze są trudne, ale potem myślę, że jakoś to się rozbuja, że wszyscy będziemy zadowoleni z tego, co tutaj powstaje, że będziecie mi dawać wskazówki, co byście widzieli jeszcze w tej serii. Tak więc zapraszam do oglądania, do komentowania i pa, pa!